Nie dogadują się, nie mogą się porozumieć, dwóch kierowników ze sobą walczy, pracownicy nie mogą się ze sobą skomunikować, nie przekazują sobie informacji. Dział handlowy bardzo negatywnie wypowiada się na temat działu serwisu i pokazuje, jakie błędy popełnia dział serwisu. Dział serwisu opowiada niestworzone historie na temat tego, jak sprzedaż sprzedaje i wciska klientowi, a oni potem mają problem, żeby rozwiązać tą sytuację. Jak tu zrobić, żeby jemu powiedzieć, jak ja mu powiem, jak on mi powie, a jak on mi powie tak, to ja mu odpowiem tak. To ja mu tak napiszę na maila, a jak on mi odpisze tak, to ja mu w taki sposób odpiszę. Komunikacja, patrząc globalnie na wszystkie firmy, z którymi pracuję, to jest największa pięta Achillesowa naszych czasów. W dzisiejszym wideo zajmę się tematem komunikacji, a dokładnie komunikacji w firmie czy między pracownikami. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze obiecałam Ci to w poprzednich nagraniach wideo. Po drugie, uważam, że jest to jeden z najbardziej niedocenianych obszarów, których po prostu jeszcze polscy przedsiębiorcy i polscy menadżerowie nie widzą. To znaczy jest grupa, która jest tego świadoma, ponieważ firmy, na przykład firmy korporacyjne, takie jak banki czy duże korporacje, no, pracują nad tym już od długiego czasu i mówię to ze swojego doświadczenia, bo ja pamiętam, że pierwsze szkolenie właśnie z komunikacji miałam pracując jeszcze w firmie na etacie w korporacji w 2000 roku, a teraz mamy 2022, a w niektórych polskich firmach i polskich przedsiębiorstwach takiego tematu w ogóle do tej pory nie było. Dlaczego? Dlatego, że jakoś do tej pory to wszystko działało. Jakoś to jest bardzo dobre określenie. Natomiast to, co mnie, nie ukrywam, trochę przeraża, to, że rozmawiając z właścicielami firm, małych, średnich, dużych, oni są w stanie pracować nad poprawą efektywności pracy. Na przykład, tak jak ostatnio się to pojawiło u mojego, mam nadzieję, klienta, bo dopiero rozmawiamy, jest w stanie zainwestować 100-150 tysięcy w poprawę strony internetowej, bo usłyszał, że jest to bardzo ważne i jakiś super system, chyba Gutenberga, chce zbudować stronę i poprawić jej szybkość o 3 sekundy, ponieważ wtedy ta efektywność dotarcia do klientów będzie większa. Zapominając o tym, czy nie widząc tego tematu, tego obszaru, że bardzo dużo czasu, energii i pieniędzy przepala w obszarze komunikacji, czyli dokładnie tego, że jego ludzie zamiast skupiać się i robić to, co jest najważniejsze, skupiać się na meritum problemu, skupiać się na procesach do rozwiązywania, skupiać się na klientach, to oni skupiają się na sobie nawzajem, wyczyniając różne cuda podczas pracy. Natomiast faktycznie, po pierwsze, ciężko jest to zauważyć, po drugie, menadżerom wcale tak łatwo nie jest zdefiniować to, że jest gdzieś właśnie problem na przestrzeni komunikacji, bo generalnie oni siedzą w samym środku tego. Natomiast ja w dzisiejszym wideo podam Ci kilka takich zachowań, które możesz zauważyć u siebie w firmie, czy jeżeli będziesz się temu przyglądał i one, któryś z nich się pojawi, które Ci wymienię, to może się okazać, że to jest temat komunikacji, jest tematem istotnym dla Ciebie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że firmy już w tej chwili widzą i myślę, że Ty też to widzisz, że systemy, procesy, działanie, produkcje, sprzedaż, dostawy, my możemy do pewnego stopnia oczywiście optymalizować i to przynosi bardzo duże efekty, natomiast te zaoszczędzone pieniądze tam, ta podniesiona efektywność, niestety przepala się i gubi w momencie, kiedy przychodzi czynnik ludzki, a dokładnie współpraca między menadżerami, pracownikami, czasami pracownikami a klientem, czasami menadżerami a tobą. Okazuje się, że przez pewne rzeczy badania pokazują, że tracą pracownicy ponad połowę czasu swojej pracy, w niektórych przypadkach oczywiście. Jakie w takim wypadku mogą pojawić się zachowania u Ciebie w zespole, żebyś Ty uznał, że trzeba przyjrzeć się temu, tej komunikacji, temu, że coś tam się negatywnego dzieje, zanim oczywiście dojdzie do tego, że się okaże, że we własnej firmie masz 5 działów, każdy dział stworzył swój własny silos i wszyscy działają na własną korzyść. Pierwszym takim głównym obszarem, któremu warto się przyjrzeć, to jest to, jak wygląda komunikacja mailowa. Bo to, że coś się dzieje w komunikacji, widać nie tylko w komunikacji jeden na jeden, czy że ludzie się nie dogadują, krzyczą na siebie, obarczają winą,
ale bardzo widać to w momencie, kiedy przyjrzymy się temu, jak wyglądają maile. I teraz o co mi dokładnie chodzi? Chodzi mi o sytuację taką, że nagle okazuje się, że w Twojej firmie pojawiają się maile, które są wysyłane od jednej osoby do drugiej i zaczyna się taki ping-pong mailowy, gdzie ludzie przesyłają sobie maile nawzajem w jakiejś sprawie. Do tego w którymś momencie nagle dochodzą inne osoby, czyli są dodawane osoby do DW. Nagle do tych osób, do DW są dołączane kolejne osoby i jeszcze są, na przykład Ty jesteś dołączany do tego UDW, czyli żeby Ciebie nie było widać, czyli nagle pojawiają się maile, wielkie elaboraty, w których jakby jest dołączana notorycznie korespondencja tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Nie? I teraz niektórzy powiedzą, no ale jak to, Magda, przecież to jest bardzo ważne, żeby wszyscy wszystko wiedzieli. Po pierwsze, jeżeli uważasz, że tak jest, no to zastanów się nad tym, że jeżeli teraz dwie osoby albo trzy wymieniają między sobą maile, dołączając do tego inne osoby, to te inne osoby zaczynają być zaangażowane po pierwsze w to, co się dzieje między tymi dwoma czy trzema osobami, po drugie tracą bardzo dużo czasu na wgryzanie się w dany temat. Bo idąc tym kierunkiem myślenia, to każda osoba, która dostanie DW temat do wiadomości, czy UDW, powinna w ten temat się wgryźć i przynajmniej z nim się zapoznać. Przynajmniej tak pracownicy to po prostu odbierają. Więc jeżeli tam nagle okazuje się, że jest 15 maili, odpowiedź do odpowiedzi, to popatrz, ile czasu tracą Twoi pracownicy poboczni, obok tego tematu, na załatwienie tej sprawy. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często w tych mailach są odpowiedzi, nazwijmy to, dawane w białych rękawiczkach, bardzo często takie agresywne, ale w pewnych normach, które są akceptowalne i dopuszczalne, w których jedna osoba drugiej za wszelką cenę stara się pokazać, że to ta druga nie ma racji, albo z drugiej strony broni swojej pozycji, że ona niczemu nie jest winna. A paradoks jeszcze wygląda tak, że bardzo często w firmach dochodzi do takiej sytuacji, że jak się tam zaczynamy przyglądać, to dotyczy dwóch osób, które siedzą albo niedaleko siebie, albo siedzą w pokoju, jedna siedzi w jednym pokoju, druga siedzi w drugim pokoju obok i zamiast wyjaśnić sobie tą sprawę, to one wysyłają maile, takie ping-pongi między sobą, angażując w to wszystkie inne osoby i nagle, poza tym, że te osoby poboczne czytają ten temat, to jeszcze te osoby poboczne są angażowane, te osoby zaczynają rozmawiać z innymi osobami na temat sytuacji, która dotyczy tych dwóch osób. I teraz zobacz, co się dzieje. Dzieje się to, co pokazują badania, że ci pracownicy, zamiast pracować nad meritum rozwiązania problemu, nad tą sprawą, nad tym, żeby zrealizować cel, to oni skupiają się nad tym, jak pracują inni pracownicy i co dzieje się u innych pracowników. I teraz, co się okazuje, to jest bardzo fajna, wygodna sytuacja, kiedy moja uwaga idzie na koncentrację tego, czego ktoś inny nie robi, błędów, które ktoś inny popełnia, ponieważ po pierwsze mam wytłumaczenie dlatego, że ja czegoś nie robię, z czymś nie nadążam, gdzieś się spóźniam. Poza tym mam bardzo jasne wytłumaczenie tego, dlaczego ja czegoś nie zrobiłam, ponieważ ktoś mi czegoś nie dostarczył, albo ktoś mi czegoś nie zrobił, albo ktoś coś zrobił i ja tego nie byłam w stanie potem zrealizować. I to jest drugi czynnik. Czyli zobacz, pierwsza rzecz to jest taka, jeżeli zaczynają pojawiać się u Ciebie takie maile, elaboraty, osoby DW, UDW, Ty jesteś dodawany do tego, to przyjrzyj się, co się dzieje, ile czasu to energii kosztuje te osoby, które wysyłają między sobą te maile i tak naprawdę, gdyby komunikacja w tych obszarach i w obszarze współpracy i komunikacji między zespołami była ułożona, to do takiej sytuacji by nie doszło, ponieważ jeden pracownik musiałby wstać od biurka, ruszyć tyłek i porozmawiać z drugim pracownikiem, albo przynajmniej do niego telefonicznie zadzwonić. Teraz zobacz, drugi aspekt, tak? Czyli to jest jeden ten obszar czy aspekt, który może pokazać Ci, że coś jest nie tak z komunikacją. Drugi może wynikać z tego pierwszego, ale może być też jakby samodzielny. Pojawia się sytuacja taka, kiedy coś nie zostało zrobione, Ty zaczynasz z kimś rozmawiać i pytasz się, co było powodem, jaka była przyczyna, że coś się nie zadziało, że cel nie został zrealizowany, a nagle okazuje się, że Twój pracownik, dyrektor, menadżer, kierownik albo pracownik, specjalista nie mówi o meritum, a mówi o tym, kto inny zawinił, kto czego ktoś inny nie dostarczył, kto coś inny zrobił, pokazując, że jakby z jego strony tu nie ma żadnej odpowiedzialności i pokazując tak naprawdę, gdzie na poziomie procesu to nie zadziałało i skąd wynikają te różnice między tymi pracownikami i że oni się po prostu nie mogli porozumieć, żeby załatwić daną sprawę. To jest zobacz, drugi obszar, który może się pojawić.
trzecia sytuacja, po której możesz poznać, że coś jest nie tak, czyli trzeci obszar, to jest sytuacja taka, w której na przykład organizujesz spotkanie, które ma trwać 20 minut, które masz szybko przegadać, porozmawiać o celu i dać rozwiązanie, czy stworzyć action plan, a podczas tego spotkania nagle okazuje się, że pojawia się 1500 wątków pobocznych i zamiast iść do meritum sprawy zgodnie z celem, z agendą, z tym, jak ma to być zrobione, to nagle okazuje się, że poruszane są wątki poboczne, które jak się okazuje, mogły być załatwione wcześniej, gdyby jeden pracownik z jednego działu z drugim porozmawiał, wtedy można by było je rozwiązać, a one wychodzą dopiero wtedy, kiedy ty organizujesz spotkanie, żeby załatwić jakiś konkretny temat, czy poruszyć jakiś konkretny problem, czy rozwiązać jakąś sytuację, a nagle okazuje się, że to jest nie do końca istotne dla pracowników, czy dla menedżerów, istotne są inne obszary, czy inne czynniki, czy inne sytuacje, na temat których oni się nie spotkali, ale teraz w związku z tym, że ty organizujesz spotkanie, to nagle one wychodzą i nagle pojawia się bardzo dużo problemów. To jest dla ciebie informacja taka, że oni wcześniej nic z tym tak naprawdę nie zrobili konstruktywnego. Czyli co to oznacza? Oznacza to to, że gdybyś ty nie wywołał tego spotkania, wywołał tematu, to on dalej mógłby siedzieć pod dywanem albo oni dalej między sobą prowadziliby taką przepychankę czy przeciąganie liny. Czwartym moim ulubionym obszarem to jest taka sytuacja, kiedy wszyscy udają, że problemów nie ma. Czyli wiedzą, że jest źle, wiedzą, że coś nie działa, ale w ogóle na ten temat nie rozmawiamy. I do momentu, dopóki ty nie wywołasz tej rozmowy, do momentu, dopóki ty konkretnie nie zapytasz się i nie zaczniesz drążyć konkretnego tematu, oczywiście pod warunkiem, że ty wiesz, gdzie jest źródło problemu, to ty się tego nie dowiesz. Czyli twoi pracownicy będą udawali, że problem nie istnieje. Czyli wszyscy wiedzą, że problem jest, ale nikt z nim o tym problemie nie rozmawia, dlatego że lepiej jest tą sprawę schować pod dywan. Co to oznacza? To oznacza to, że nie potrafią rozmawiać między zespołami, w zespole, między działami konstruktywnie w obszarze rozwiązania problemu. Nie rozmawiają na przykład, taką sytuację miałam u jednego z moich klientów, gdzie akurat tak się złożyło, że firma jest tak zrekrutowana, pracownicy są tak zrekrutowani, że wszyscy są nastawieni na współpracę, wszyscy są nastawieni na kooperację, wszyscy są nastawieni na win-win i na dobrą atmosferę, gdzie nie wyciągają brudów na wierzch, nie załatwiają tematów konstruktywnie, nie szukają rozwiązań, tylko niestety wolą udawać, że problemu nie ma. I dopóki problem nie zostanie pokazany z zewnątrz, czyli jakiś klient nie pokaże, że tu jest problem, tu coś nie działa, no to jakby tych tematów się absolutnie nie porusza. Jeżeli te sytuacje zdarzają się u ciebie, to się temu bardzo mocno przyjrzyj. Podam ci jeszcze przykład, jak to może wyglądać między działami, żebyś miał większy obraz. Czasami to nawet w hotelach, to wystarczy, że to jest recepcja, panie sprzątające pokoje i na przykład kuchnia, ale najbardziej wyraźne to jest na przykład w firmach, w których jest sprzedaż i serwis. I sprzedaż jest podpięta pod jednego dyrektora, serwis jest podpięty pod innego kierownika, który należy do innego pionu. I nagle okazuje się, że przychodzę na spotkanie do działu na przykład handlowego. Dział handlowy bardzo negatywnie wypowiada się na temat działu serwisu i pokazuje, jakie błędy popełnia dział serwisu. Gdy idę na spotkanie do działu serwisu, okazuje się, że dział serwisu opowiada niestworzone historie na temat tego, jak sprzedaż sprzedaje i wciska klientowi, a oni potem mają problem, żeby rozwiązać tą sytuację. Podam ci drugi przykład. Wyobraź sobie sytuację taką, firma sprzedażowo-produkcyjno-usługowa, gdzie jest dział zakupu. Dział zakupu zamawia towar i jest mu bardzo ciężko porozumieć się z działem magazynu. Dlaczego? Dlatego, że szef magazynu nie wie tak naprawdę, co dział zakupu zamówił. I teraz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czasami te obszary na poziomie komunikacji nie są wcale takie proste do odkrycia. To nie jest tak, że łatwo jest zdefiniować, gdzie leży problem. Problem czasami
czy trudność leży między osobami, gdzie na przykład jeden dyrektor z drugim się nie dogadują, jeden kierownik z drugim się nie dogadują, handlowiec nie dogaduje się z serwisantem, który na przykład jego obsługuje, na poziomie temperamentów, i myślę, że na ten temat też jakby nagram wideo, żeby bardziej nakreślić ten obszar temperamentowy, i tu warto jest uczyć pracowników i siebie również, jak działa typologia temperamentów. Czasami ten problem może być na poziomie rywalizacji, czyli na przykład nie dotyczy to temperamentów, ale dotyczy to rywalizacji między działami, czyli dotyczy na przykład rywalizacji szefów w tych działach. Czasami może okazać się, że dotyczy to po prostu braku sposobu czy ułożenia norm przepływu informacji, czyli procesy są źle poukładane. I to, od czego ja bym proponowała Ci zacząć przyjrzenie się temu, bo oczywiście na początku to, co ja powtarzam chyba w każdym filmie, to jest to, żeby przyjrzeć się i zobaczyć, jak to wygląda, czyli żeby mieć tego świadomość, przynajmniej ogólną, na temat tego, czy to działa, czy nie działa, jak działa, w jaki sposób, jak nie działa, to w jakim obszarze nie działa. Jeżeli teraz masz sytuację taką, że no nie widzisz tak bardzo jasno i klarownie, gdzie to działa, gdzie to nie działa, może tak być, to po prostu porozmawiaj z liderami, z kierownikami, albo nawet z pracownikami i przyjrzyj się, jak wyglądają procesy. Czyli zobacz, jak spotykasz się z dwoma działami albo trzema i ich dobrze posłuchasz, to te działy powiedzą Ci, w jakich punktach jest punkt, w którym oni się nie zgadzają. Co jest obszarem takim, czy momentem, czy krokiem w procesie, który spowodował, że między nimi nastąpił zgrzyt. Oczywiście ja wiem, że są takie sytuacje, w których zgrzyty następują czasami w ogóle na poziomie personalnym, ale na razie ten temat zostawmy. Rozmawiając z trzema liderami, jesteś w stanie z nimi ustalić, zobaczyć, które punkty są newralgiczne na poziomie procesu nie działają, i tam poszukaj rozwiązania na to wąskie gardło, które tam powstało. I oczywiście to, do czego ja Cię zachęcam, to jakby zaangażowanie w ten proces liderów i kierowników tych działów. Może być też tak, że w momencie, kiedy to zrobisz, to okaże się, że właśnie problem leży w komunikacji między tymi osobami i w ogóle w zasadach, w jaki sposób ta komunikacja ma przepływać. Więc dobrze by było, żebyś w tym momencie zaczął czy zaczęła pracować nad zasadami przepływu informacji, na przykład między tymi działami, między tymi pracownikami. Natomiast to muszę Cię jakby ostrzec, bo może się okazać, że z jednej strony to Ty jesteś tym czynnikiem, który generuje na przykład chaotyczną komunikację albo jej brak, albo na przykład to, w jaki sposób Ty rozmawiasz z dyrektorami czy kierownikami, przekłada się na to, jak oni rozmawiają, może tak być, ale równie dobrze może tak być, że na przykład ten Twój dyrektor, kierownik, menadżer ma pewien sposób komunikacji z ludźmi, z pracownikami, czy jest nastawiony bardzo mocno na rywalizację. I teraz te jego zachowania jakby wpływają na pracę jego ludzi. Jeżeli on ma konflikt z innym liderem, no to niestety gwarantuje Ci to, że pracownicy tego lidera będą mieli za chwilę konflikt z pracownikami tego drugiego lidera, no bo to się automatycznie przenosi. A jeżeli nie ma ustalonych zasad komunikacji, nie ma określenia, na co my się godzimy, czego oczekujemy, czego nie akceptujemy, no to z mojego doświadczenia wynika, że no niestety czasami ludzie potrafią przekroczyć pewne normy, tak to nazwijmy, natomiast najczęściej robią to po prostu w białych rękawiczkach, co wcale nie buduje lepszej atmosfery, bo wbijają sobie szpilki w taki sposób, żeby to nie było jasne, czyste i otwarte, tylko w taki sposób, żeby trzeba było się domyślać albo żeby można było potem powiedzieć takiej drugiej stronie, no ale o co generalnie Ci chodzi, co ja takiego powiedziałem, co ja takiego zrobiłem, co ja takiego napisałem. To, czego zdecydowanie nie rób, a wiem, że czasami menadżerowie czy właściciele firm mają takie pomysły, jak już przyjrzą się temu i zobaczą, że o kurczę, tutaj coś nie działa, tu nie działa, ci się nie dogadują, tam ci się nie dogadują, ci sobie utrudniają funkcjonowanie, ci sobie utrudniają pracę, mają takie pomysły, żeby doprowadzać do konfrontacji między dwoma stronami. No niestety z reguły to wypada źle, bo pamiętaj o tym, że jakby konfrontacja jest tak i tak przed tobą, czyli przed osobą decyzyjną, więc albo jeden wejdzie w oprawcę, drugi wejdzie w tą osobę uległą, albo obydwoje, czy obydwóch będą walczyli przy tobie, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, żeby porozmawiać z jedną osobą osobno, ustalić zasady, z drugą stroną osobno,
ustalić zasady, niż robić konfrontację taką, że z jednej strony masz jednego pracownika czy menadżera, z drugiej strony masz drugiego pracownika, drugiego menadżera. Chciałabym jednak wrócić do przykładu, dlatego żeby jeszcze bardziej Ci to nauocznić i pokazać, że naprawdę bardzo często warto jest zacząć od tego, jak jest ułożony proces, i podam Ci na przykładzie mojego klienta. Jest firma polska, dość duża firma, prężnie się rozwijająca. Firma przeszła już proces sukcesji, czyli właściciela seniora już w tej firmie nie ma. Firmę przejęły dzieci. Firma bardzo mocno intensywnie się rozwija i jest na rynku polskim ponad dobre 30 lat. I co się okazało, że w firmie coś nie działa na poziomie dwóch działów, czyli mamy dział z jednej strony zakupów i sprzedaży, z drugiej strony mamy dział magazynu, przyjęcia magazynu i całej logistyki, i okazuje się, że jeden dział na drugiego jakby, nazwijmy to, psy wiesza, czyli oczywiście jeżeli ktoś jest winny, to wiadomo, że winny jest w tamtym dziale. Nie dogadują się, nie mogą się porozumieć, dwóch kierowników ze sobą walczy, pracownicy nie mogą się ze sobą skomunikować, nie przekazują sobie informacji, dochodzi do sytuacji takich, że z działu sprzedaży i działu zakupów, bo to jest dwa w jednym, osoba zamawia towar u producenta, po czym nie informuje magazynu, przyjeżdża towar od producenta, osoba z magazynu przyjmuje towar, po czym okazuje się, że towar przyjęty na magazyn to nie jest ten towar, który miał być przyjęty, osoba z magazynu nie sprawdziła w dziale zakupów. I jak już tego słuchasz, to zapewne zorientowałeś się, że problem leży w procesie, bo dlaczego warto się temu przyjrzeć? Bo jeżeli osoba z działu zakupów zamawia towar, automatycznie nie dostaje tego osoba, która, do której za chwilę będzie dostawa, która powinna przyjąć ten towar na magazynie, osoba na magazynie nie ma standardów przyjęcia towaru, sprawdzenia go i potwierdzenia, że towar został zamówiony, tylko po prostu przyjmuje tak, jak to zostało przyjęte, to naturalną koleją rzeczy jest to, że pomyłki się zdarzają i wcześniej czy później dojdzie do sytuacji, że na magazynie znajdzie się towar, co do którego każda ze stron powie: nie, my jesteśmy winni, oni zamówili, tamci powiedzą: my nie zamawialiśmy, mamy zamówienie, tamci powiedzą: przyjęliśmy to, co przyjechało. I konflikt jest murowany. I teraz ja wiem, że może to być tak, że Ty złapiesz się teraz za głowę i powiesz: Jezus Maria, przecież w mojej firmie takie przykłady w różnych działach, właśnie dokładnie są. I teraz to, że one są, to jest naturalny proces, dlatego że jeżeli prowadzisz firmę polską, albo jesteś menadżerem, albo na przykład dyrektorem departamentu i tam nie zostały poukładane te zasady, to wcześniej czy później takie kwiatki po prostu będą wychodziły. I dobrze, że one wychodzą, dlatego że wtedy Ty możesz coś z nimi zrobić. Ale najgorszą sytuacją, jaka może być, to jest sytuacja taka, jeżeli strony w tym procesie, jedna, dwie, czasami trzy, czasami pięć stron, udają, że tego problemu nie ma i nie szukają rozwiązań, to ten problem jakby nie rozwiąże się sam, a konflikt będzie narastał, bo Twoja firma się rozwija, więc co to oznacza? Że takich sytuacji będzie więcej. I automatycznie przekłada się to w tym momencie na komunikację, bo ludzie nie skupiają się na tym, że problem leży w procesie, znajdźmy rozwiązanie, wdrożmy CRM-a, ustalmy standardy, ustalmy jakiś proces funkcjonowania albo usprawnijmy to, tylko skupią się na tym, że komunikacja między nimi nie działa i że oczywiście głupi jest ten z drugiej strony i że wina jest tych z drugiej strony i to, że na 100% oni robią to po prostu celowo, żeby mi pracującemu w tym dziale utrudnić życie. I teraz wracając do początku tego nagrania, to zobacz, jeżeli takie zachowania, takie sytuacje są, takie przykłady bądź podobne u Ciebie funkcjonują, to zobacz, ile czasu ludzie marnują na to, żeby przepychać się z drugą stroną. Ile czasu marnują energii, którą mogą skupić na usprawnieniu procesu, na załatwieniu sprawy z klientem, na znalezieniu rozwiązania, na zrobieniu czegoś innowacyjnego, na zrealizowaniu celu, na wykonaniu swojej pracy szybciej, gdzie oni tą energię, koncentrację, uwagę swoją skupiają na tym, jak tu zrobić, żeby jemu powiedzieć, jak ja mu powiem, jak on mi powie, a jak on mi powie tak,
to ja mu odpowiem tak. To ja mu tak napiszę na maila, a jak on mi odpisze tak, to ja mu w taki sposób odpiszę. I teraz ludzie tracą w pracy masę czasu na to, żeby przepychać się i właśnie grać w ping-ponga, tracą na to energię, potem wychodzą z pracy, mówią, że są zmęczeni, ale jak przyjrzymy się temu, jak wyglądało to, w ogóle jak wygląda produktywność pracy tych osób, no to jej nie ma. Gorsza sytuacja oczywiście jest taka, jeżeli zatrudniasz, nie wiem, 100 osób, a masz 5 działów, a 2 działy są ze sobą skonfliktowane i powiedzmy 15 czy 20 osób w tych działach są w to zaangażowane. To licząc to razy 15, no niestety można się przerazić. Więc od czego warto by było, żebyś zaczęła? To znaczy tak, po pierwsze, pierwszą podstawą, najważniejszą rzeczą jest świadomość. I ja to powtarzam wielokrotnie, dlatego też jest grupa Świadomy Lider, że świadomość twoja na poziomie tego, że taka sytuacja jest, jest kluczowa, bo to jest punkt do tego, że możesz coś z tym zrobić. To, co ja bym zrobiła w pierwszym kroku, to zorganizowała spotkanie. Na tym spotkaniu z osobami dla ciebie najważniejszymi poinformowałabym ich, czyli zrobiłabym najnormalniej w świecie expose, z wykorzystaniem któregoś z narzędzi do expose. Narzędzia do expose znajdziesz w Akademii Nowoczesnego Lidera. Jeżeli jeszcze z tego kursu online nie skorzystałeś, to proponuję skorzystaj, dlatego że jest to naprawdę kompleksowe rozwiązanie i znajdziesz tam naprawdę dużo narzędzi na rozwiązanie wielu, wielu trudności menadżerów, z którymi się borykają. Między innymi tam są narzędzia do tego, żeby zrobić expose w takiej sytuacji, jak jesteś. Czyli nie zrobić expose, porozmawiać, pokazać, wyciągnąć problem na wierzch, czyli po pierwsze pokazać im, że ty widzisz, że wiesz, że to tak wygląda, po drugie oczekiwać od swoich pracowników, menadżerów rozwiązania tego problemu, bo za poziom komunikacji i współpracy w zespole, zwłaszcza komunikacji, jesteś nie tylko ty odpowiedzialny, ale również te osoby, które z tobą jakby tą firmę współtworzą, więc zrozumienie świadomości problemu musi być na wszelkich osobach, czyli we wszystkich osób, dlatego żeby wtedy od nich wyciągnąć taką chęć do zmiany, tak? Czy chęć zrozumienia, że ten problem i taki sposób, w jaki my działamy na dzień dzisiejszy, to po prostu nie przyniesie rezultatów. Drugą rzeczą, jaką możesz zrobić, i to też dobrze by zadziałało, na szybko z tymi osobami wypracować zasady komunikacji, czyli to, czego oczekujemy, jak ta komunikacja ma wyglądać i to, na co się nie zgadzamy. I to są takie dwa pierwsze, najważniejsze aspekty, które można zrobić tak ad hocowo, czyli można zrobić tak po prostu już teraz na gorąco, czyli ustalić z tymi osobami, które są dla ciebie najważniejsze, w jaki sposób się komunikujemy, jak to robimy, na co pozwalamy, na co nie, czyli na przykład takie maile, elaboraty, UDW i tak dalej nie są akceptowalne w naszej firmie, czyli na przykład nie jest akceptowalne to, że ja siedzę tu w tym pomieszczeniu, Agata siedzi obok i my sobie maile przerzucamy, strzelając między sobą, udowadniając sobie, kto jest winien, tylko wstaję, idę i wyjaśniam sprawę i rozmawiamy na temat tego i po tym, jak to ustalisz, zobowiązać menadżerów, żeby oni to zrobili ze swoimi zespołami, czyli żeby oni to przedyskutowali i żeby to zasygnalizowali. To są pierwsze kroki, które należy zrobić, dlatego że pamiętaj, praca w obszarze komunikacji między pracownikami, komunikacji w firmie, ja na razie mówię tylko o komunikacji wewnątrz, a gdybyśmy poruszyli ten temat, jak teraz ta komunikacja wewnątrz ma oddźwięk na zewnątrz, to po prostu włosy dęba mogą być i stanąć. Naprawdę, są takie przykłady, że łohohoho. Więc najpierw zrób to wewnątrz swojej firmy, wewnątrz swojego działu i zacznij powoli to egzekwować. Ja w kolejnych materiałach wideo będę nawiązywała do tego, natomiast zachęcam Cię do tego też, żebyś obejrzała takie wideo jak Święte Krowy w Zespole, czy chociażby wideo dotyczące podważania kompetencji lidera, bo one też Ci pokażą pewne aspekty, które wpływają na tą komunikację. I również zapraszam Cię na kanał YouTube'a Future Skills, ponieważ tam osoby z mojego zespołu również wrzucają nagrania wideo, takie merytoryczne, i tam też są aspekty poruszone właśnie komunikacji menedżerskiej, ale również śledź nasze webinary, bo też na webinarach bezpłatnych właśnie dajemy dużo rozwiązań i pokazujemy, jak z tym po prostu normalnie pracować. To, do czego dążymy w tym kroku, czyli w obszarze tej komunikacji, to jest to, żeby wszyscy w firmie zrozumieli, że tak naprawdę funkcjonuje jeden cel i nasze działania wszystkie grają do wspólnego celu. Narzędziem jest
dobra, sprawna, płynna komunikacja, dzięki której my jesteśmy w stanie uzyskać w firmie efekt współpracy między działami. Natomiast nie uzyskam efektu współpracy między działami, jeśli komunikacja nie będzie jasna, czysta, klarowna, jeżeli nie będzie sytuacji takiej, że każdy z menadżerów, zwłaszcza menadżerów, jest otwarty na to, żeby dawać informację zwrotną pracownikom, żeby prosić o informację zwrotną dla siebie, ale również, żeby nie było, znaczy to działa wtedy, kiedy jeszcze jest otwartość na to, że pracownik przychodzi i sam daje temu menadżerowi informację zwrotną, czyli proszenie, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej. Natomiast jest jedno ale, czyli jest jeden taki kluczyk, no, o którym no, musimy pamiętać, to jest to, że czasami zdarza się, czasami faktycznie się zdarza, że wchodzimy do firmy, sprawdzamy, co się dzieje w firmie, robimy warsztaty i okazuje się, że działy mają tak poukładane cele, że cele nawzajem się wykluczają. I to jest jeden taki obszar, w którym sama praca nad komunikacją no niestety nie pomoże. Dlatego, że jeżeli dział księgowości, finansów ma cel wykluczający się dla działu sprzedaży, czy ma cel wykluczający się dla działu zakupów, co znowu jakby okazuje się, że produkcja ma cel, który jest inny niż ma cel dział zakupów, to się okazuje nagle, że mamy problem z tym, żeby wyprodukować produkty, bo nie mamy z czego, bo na przykład zakupy mają mieć najniższą rotację, tak? A tu okazuje się, że są braki magazynowe, a do tego sprzedaż ma najwyższą sprzedaż. Więc o co mi chodzi? Po pierwsze, sprawdź to, czy przypadkowo cele to, jak masz poukładane, nie wykluczają się nawzajem. Ja nie mówię teraz o sytuacji takiej, w której ty tak ułożyłeś te cele między działami, że one mają dać najbardziej optymalne rozwiązanie. Czasami w firmach, to się zdarza rzadko, ale się zdarza, czasami w firmach faktycznie ktoś nie przyjrzał się, nie popatrzył na to z lotu ptaka, czyli nie popatrzył na to z perspektywy wszystkich puzli w całym obrazku i okazuje się, że cele są tak poukładane, że żeby jeden dział mógł zrealizować swój cel, no to niestety nie ma wyjścia, drugi dział tego celu swojego nie jest w stanie zrealizować i taka sytuacja po prostu doprowadza do tego, że firmy czy wewnątrz działy zaczynają sami ze sobą wewnętrznie rywalizować. Czyli zamiast rywalizować z konkurencją, to rywalizują ze sobą wewnętrznie, bo tylko wtedy, jeżeli wyrwą to, co one mają wyrwać od innego działu, są w stanie swój cel zrealizować. I teraz umówmy się, tutaj naprawdę praca nad komunikacją musi być na bardzo wysokim poziomie, i ja nie gwarantuję, że to przyniesie rezultat, dlatego że za każdym razem tak i tak ktoś będzie w tym momencie poszkodowany. Nie? Czyli okej, ułożenie celów z perspektywy takiej, że one, jeżeli wszyscy realizują, daje najbardziej optymalne rozwiązanie, tak, ale, ale ułożenie celów takich, które są celami wykluczającymi się, to nie prowadzi do współpracy i do dobrej komunikacji wewnątrz i nie prowadzi do efektu synergii, gdzie uzyskujemy większy wynik. Kiedyś faktycznie, jak zaczynałam pracę 10 lat temu z firmami polskimi, to obserwowałam dużo takich sytuacji, ponieważ właścicielom wtedy wydawało się, że jak temu dam taki cel, a temu dam działowi inny cel, to oni nawzajem będą się pilnowali i nawzajem będą przychodzili do mnie i zgłaszali mi, co tamci robią, czyli takie trochę, wiecie, zarządzanie przez rywalizację, zarządzanie przez wzajemne zwalczanie się i wtedy jak ten rynek szedł dynamicznie, to ta firma tak i tak się rozwijała, a ten właściciel firmy czy menadżer miał poczucie, że on kontroluje sytuację, tak w tej chwili, w której sytuacji jesteśmy, zwłaszcza po tym okresie trudnym dla nas, to niestety, ale to bardziej szkodzi, bardziej, naprawdę, powtórzę jeszcze raz, bardziej szkodzi niż pomaga, dlatego że ludzie po prostu z takiej firmy, z takiej organizacji zaczynają odchodzić i widzą, że po prostu to nie daje rezultatów, bo nawet jeżeli oni chcą zrealizować swój cel, to żeby realizować swój cel, to wewnętrznie muszą siebie w organizacji zwalczać. Natomiast zamykając temat, jeżeli widzisz, że temat komunikacji dotyczy Twojej firmy, dotyczy Twojego zespołu, to mówię to z pełną odpowiedzialnością, przyjrzyj się swojemu sposobie komunikacji. Przyjrzyj się temu, jak ty to robisz, przyjrzyj się temu, jakie dajesz informacje, przyjrzyj się temu, czy przyjmujesz informacje od pracowników, czy im w ogóle udzielasz informacji, bo tak jak powiedziałam wcześniej, możesz być tym jednym z czynnikiem, który też powinien nad sobą popracować. W drugiej kolejności przyjrzyj się osobom, które kierują innymi osobami. To jest naprawdę najważniejszy aspekt i najważniejszy obszar, bo
komunikacja, patrząc globalnie na wszystkie firmy, z którymi pracuję, to jest największa pięta achillesowa naszych czasów i organizacje, które naprawdę mają bardzo dobrą komunikację i działają, mają dużo lepsze rezultaty. I podam Ci już naprawdę ostatni przykład. Prowadzimy szkolenia z grami symulacyjnymi, gdzie przychodzi do nas firma, jest dzielona, czy tam zespół jest dzielony na 3 zespoły i muszą zrealizować pewien cel. I te zespoły, które mają dobrą komunikację, realizują cele indywidualne zespołów i realizują cel wspólny firmy. Te, które mają kiepską komunikację, a co za tym idzie brak współpracy, tego nie realizują. I naprawdę na 10 firm to jedna bądź dwie są w stanie to zrealizować. Niestety cała reszta ma z tym dużą trudność, a co gorsza, to pod koniec, jak zaczynamy to analizować, to ja słyszę: Magda, wypisz, wymaluj, tak jak w naszej firmie. I to jest bardzo jasny sygnał, że w takim wypadku na gwałt urety trzeba tutaj w tym obszarze popracować, bo niestety to jest temat, który tylko rozwija się w stronę negatywną, a sam najnormalniej w świecie się nie uleczy. Ja bardzo dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną na tym kanale, że oglądasz to wideo. Zapraszam Cię do oglądania innych nagrań, zapraszam Cię również do Akademii Nowoczesnego Lidera. Możesz też zobaczyć sobie mini kursy, czyli kierowanie zespołem, fundamenty, bądź zmotywowany pracownik. Subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, napisz komentarz, wszystkie komentarze czytam i do zobaczenia w następnym materiale wideo.